projekt Kinder Joy of Moving, alternatywna lekcja WF-u. Prowadzimy już 8 rok, więc pokazujemy dzieciakom to, co jest pozytywne w nowej technologii. Nie uciekniemy od niej, ale ważne jest to, żeby dzieciakom pokazywać tę dobrą stronę, nie tylko taką, która gdzieś tam nas uziemia czy usadza na kanapie, tylko taką, która pozwala na uprawianie sportu. Dlatego przygotowaliśmy różne symulatory sportowe, różnych dyscyplin sportu, różne urządzenia interaktywne właśnie po to, żeby pokazać dzieciakom tę fajną stronę, ta, która jednoczy przede wszystkim. Dzieciakom zawsze mówię, że telefon wymyślono po to, żebyśmy do siebie dzwonili i się umawiali na spotkania, a nie żeby nas rozdzielał. Teoretycznie jesteśmy w kontakcie, ale jesteśmy samotni. Więc chodzi o to, żeby po prostu sport też tworzył fajne paczki, żeby razem wychodzić, spędzać czas na sportowo i nie tylko dbać o ciało i nasza sprawność, ale przede wszystkim o nasze zdrowie psychiczne. Najtrudniejsze było wieślarstwo. Było bardzo ciężko. A co jeszcze robiłeś? Kolarstwo też było bardzo ciężkie. Podoba mi się taka inna właśnie, jakby inny rodzaj WF-u, że mogliśmy gdzieś wyjechać. Najbardziej podoba mi się na razie narciarstwo. Taki WF jest super, jest o wiele lepszy niż taki normalny. Jest fajnie, a tutaj po prostu z szkołą tutaj przyszłam, żeby jakoś fajnie spędzić czas i żeby mieć jakąś alternatywę do WF-u. Najtrudniejsze była ścianka spinaczkowa. Zrobiła mi największy problem, najbardziej się przy niej zmęczyłem póki co. Fajne są takie lekcje w WF-u? Moim zdaniem jestem bardzo za tym. Naprawdę mi się podoba, jest super. Są emocje, można lepiej spędzić tutaj czas, jest więcej miejsca i są różne każde sporty, no i fajnie się można tu pobawić. A Monikę Pyrek znasz? Skądś tam kojarzę. Dla mnie to jest naprawdę czysta przyjemność. Oczywiście ja już nie trenuję 12 lat, więc dzieciaki, te, które przychodzą do mnie na moje wydarzenia, już mnie nie znają tak naprawdę. To tutaj zależy od rodziców, nauczycieli, jak przygotują dziecko do spotkania ze sportowcem, ale tak czy siak dzieciaki bardzo chętnie przychodzą na nasze zajęcia. Frekwencja jest bardzo duża. Zapisy tak naprawdę się wypełniają w ciągu paru dni, więc widać, że dzieciaki potrzebują takiej zachęty, jak to młodzież mówi, takiej zajawki na sport, żeby tutaj przyjść się sprawdzić, zobaczyć, który sport daje mi satysfakcję, żeby to później kontynuować na lekcjach WF-u. A jeżeli chcą iść w sport już taki bardziej profesjonalny, no to na zajęciach dodatkowych.